Witam, jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj pogram na Lom, jest to Time Lock. Problem w tym, że mam tylko dwóch dżinów władców czasu, ale grałem tym deckiem i dwóch zupełnie tutaj wystarcza. Tak naprawdę, oprócz tego ten deck jest tak naprawdę idealny, że tak powiem. Czyli no dość dobry, fajnie się nim gra naprawdę. Mamy 62 karty, jest to 5-6-1 w standardzie. Nie gram kręgu 9, niektórzy grają tą, ta time lock z kręgiem 9. Ja nie gram tej karty, bo tak naprawdę. Znaczy, grałem na początku, doszedłem do wniosku, że jest strasznie cienka i wyrzuciłem to. Dodałem Jin skażoną pustką 2 razy, nie, 4 razy, i ta Jin ma kanałowanie magii 2 i ona się często przydaje. Jest o wiele lepsza tak naprawdę niż ten cholerny jakiś tam krąg 9, który używamy jednej, a tak naprawdę 3 pozostają nam w bibliotece i są tak naprawdę martwymi kartami. Musimy jeszcze dodawać do tego jakieś poprawione taktyki, żeby je usuwać itp. itd. Się zupełnie mija z celem, moim zdaniem. Spokojnie można wylewelować do tego 5-6, grając normalnie, ewentualnie korzystając z kanałowania magii, jest całkiem spoko. Dobra, jak to wygląda od początku? Mamy 4 razy Tydzień Wiedzy, 4 razy Noc Wschodzącego Księżyca, 4 Rakszasy, raz Feniks, Gargulec, 4 razy Tajemny Strzelec, 4 razy, 4 razy Prowizoryczny Golem, Dżin Skażona Pustką, 4 razy Dżin Władca Czasu, 2 razy, Arianna raz, 4 razy Dżin Władca Chmur, czyli to jest taki no dość epicki deck, no taki na bogato. Jeżeli mielibyśmy go sobie zafundować na przykład za dzikie karty, to na pewno byłby drogi. Ognisty Pocisk 3 razy, 3 razy Portal Miejski, 2 razy Kradzież Magii, 4 razy Gniew Arkata, 4 skoki w czasie. Chociaż nie wiem, czy 4 to nie jest za dużo. 3 myślę by spokojnie wystarczyły, tak naprawdę miałbym mniej tych kart. Zróbmy 3 skoki, łód szczęścia, 6 łódów szczęścia, to są 4 razy pułapka pustki, 2 razy luka w pamięci, 3 budynki, nie gram 4, bo to też jest trochę dużo. Czasami na ręce zalegają i tak naprawdę nie ma co z nimi zrobić, więc są 3 razy ołtarze przyciągania żywiołaków. Mam 4, ale tak jak mówię, 3 mi spokojnie stykną. No i mamy 61 kart, więc nie jest ich dużo, a tak naprawdę bardzo szybko możemy się przewinąć, korzystając z tej nocy wschodzącego księżyca. Więc można by spokojnie grać powiedzmy jakieś 65 kart i też nie byłoby źle. Dobra, zagrajmy sobie taką trochę okrojoną wersją tego deku z dwoma tymi dżinami władcami czasu. Kalazar, Boże, no, na co tu innego można trafić w tej mecie, Chryste. Jak nie Kalazar, to Deleb, jak nie Deleb, to Ignatius i tak w kółko Macieju. Lecimy. W sumie najlepszym, naszym najłatwiejszym matchupem dla tej Nali to właśnie z Kalazar tak naprawdę, bo jakbyśmy grali na jakiegoś Deleb albo Ignatiusa, to naprawdę to się szybko kończy. Więc tu jeszcze mamy jakąś szansę, bo ten deck jest dość late game'owy, to nie są rusze. Tak jak Deleb, Cyryl czy po prostu Ignatius, to tak naprawdę wszystko rusze 3. 3-1-2, tylko że Ignatiusa robimy 3-1-5, bo korzystam z jego pasywki, więc no. Ewentualnie jest to 3-2-5 albo 3-2-2, no, w zależności jakim bohaterem gram. Ignatiusa robimy do 5, bo korzystamy sobie z pasyweczki. Tak, czy ja chcę to zrobić, czy może coś. Nie, skorzystam z tego, usuniemy to, pocisk. Coś nam dojdzie. Tak troszkę krapowato, ale. No, niech będzie. Lecimy. Super. Czyhający w mroku. Co ja chcę zrobić? Palić znowu to? Nie, nie mam łutu szczęścia, fajnie. Mam już 2 budynki, więc całkiem spoko. Zagrałem sobie Gargulca. Nasza Rakszasa zrobi unik. My pójdziemy w trzecią butlę i lecimy dalej. A, super. Szkoda trochę kurczę Gargulca, no ale co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Coś takiego. Coś takiego? Kurczę, Blodek ma kolejnego zagubionego w mroku, to nieciekawie. Hmm.
Jak to zrobić? Ryzykować czy nie? A dobra, zaryzykuję, zobaczymy. No okej, okay. Mam gniew i dwie jednostki przeciwnika, tylko problem w tym, że ta mi tu wbija direct damage, więc czy ja chcę się tego pozbyć, czy nie? Trochę szkoda tego gniewu arkata na dwie jednostki. Ale z drugiej strony też szkoda damage'u. Co 5, co by to zagrać? Powiedzmy, że to... Tym ziomkiem przeskoczymy sobie tutaj. Rakshasę grać kolejną, czy nie? Czy robić kurczę z tego typka blokera jakiegoś? Niech będzie Rakshasa. Zostawię sobie te jednostki magii pierwotnej na później. Czasa. Fajne. Tylko teraz tak, czy ja chcę to usmożyć w końcu? Niech będzie. Ekstra. Kolejna kurczę jednostka, która... Po ataku, której Rakshasa wykonał unik, bo to jest strzelec wojowy. Nie wiem, czy ten koleś tego nie widzi, czy co? A jak to zrobić? Zagrajmy sobie tego zioma. Tutaj. Zagrajmy sobie, kurczę, blade ołtarz przyciągania żywiołaków, żeby był. I co, grać tego typka? Czy za szybko może trochę? Nie, dobra, niech będzie. Chociaż może zginąć od nie wiadomo czego. Jakiegoś zagubionego w kurczę blade mroku. A wodnie u arkata. God damn it, mogą zaatakować. Ale w sumie... Nie wiedziałem, że koleś mi to wyskoczy z jakimś kurczę gniewem. Więc tak. To pacjimy na kart 7, nie opłaca się tego używać. Problem w tym, że on to gra, więc to też jest kurczę znaczące, że tak powiem. Bo nie będę mógł sobie kart zbytnio bezpiecznie trzymać na ręce. No chyba jedną gra tylko, bo jakoś specjalnie często się nie pojawia ta kosmiczna równowaga. Ile będę miał surowców? 9 w następnej turze, tak? Szkoda, że nie 10, to bym sobie dwa kurczę blada dżiny zagrał. O tak sobie nie zagram. Tylko pytanie, gdzie go grać, jak koleś ma kolejny raz ma zagubionego w mroku. Zagubionego w mroku, tak zagram go tutaj, to on zginie. Zresztą wszędzie może zginąć, to bez znaczenia, bo zagram go tu, to on przestawi, walnie mi jakiegoś zagubionego w mroku i tyle. W temacie. Wow, trochę tych dżinów mam teraz. To może tak. Tego zioma tu, albo tu, a jego tutaj i lecimy. Albo na odwrót trzeba było zrobić, Boże. Co teraz? Pożerasz dużo jakieś? Uwaga, temat. I zagubiony mrok. No genialnie po prostu. Nie ma co. Boże, serio? Trzeci ołtarz.
4 damage, fajnie. Ale mam skok w czasie. No fajnie byłoby to, gdyby te jednostki przeżyły, a nie wyłapały znowu jakieś kurcze, nie wiem, zagubionych w mroku. Jak zabiję tego, to w sumie. Nie no, może. Boże, znowu może użyć tego krapu. Ile on tu może tego grać? 4, 3? 2 użył. Pytanie, czy ma jakiegoś heretyckiego złodzieja zaklęć. No bo ze skokiem w czasie to będzie całkiem fajna opcja, jeżeli uda mi się coś tutaj zaatakować. Nie wiem, chyba że on ma 2 gniewa rekata. Na przykład. No ziom, co jest, Chryste. Jezu, co go tam nie ma? Jest, obudził się. Uwaga, piącha piąta, co to oznacza? Hikium? Chryste, serio? Hikium? O Boże. Nie no, serio, Hikium? Kto gra Hikiuma tutaj? Nie no, grają ludzie Hikiuma, Boże. Nie no, serio, Hikium? Bo WTF po prostu, kolejny Jin. Czy jak to zrobić? Tu 4 damage tego padaki, tej padliny dostanę, Chryste. Takiej krapowatej jednostki, zlitujcie się. Tak, tu zaatakuje 2-2, tu skok w czasie ginie. Tu zaatakuje, ginie. Pff, to jest bez sensu, Chryste. Zgniew Arkata, gdzie on jest? Za 0. Jin, kurczę, Władca Czasu by mi się przydał też. Fajnego komboska bym tu zrobił ze skokiem w czasie, no ale nie ma co zrobić. Jak to zrobić? Jak to wykończyć? Tego się ma tu. Tu jest GG i tak mnie zabija. Więc muszę się tego krapu jakieś pozbyć. Nie mam pojęcia jak, szczerze mówiąc. Palimy sobie skok w czasie, żeby służyć 3 surowce. Super. To będzie 5. No fajnie. Tu zaatakuje ten ginie. Kolejny skok w czasie. Ciekawa opcja. Co mi dojdzie? Ten ziomek. Skok za 3. Lol. O Boże, no naprawdę. Przestawimy tutaj. Tutaj zagramy to. Lol, nie jest najgorzej. Problem w tym, że on ma tego Hikiuma cały czas. 9 butla i co to robić? Atakować, nie atakować? Zaatakuje, to on zginie. A, nie ma sensu chyba. No i tak jest nieciekawie. Tym zaatakuje, ginie to i to. 4 damage mi wbija. No jak ma skok w czasie, to jest po zawodach. Ale i tak nieźle wyszło to wszystko. Przydałby się tylko ten Jin, Władca Czasu, Chryste. To by było niezłe.
teraz. Naprawdę? Jesus Christ. Pożera to chyba jakiś inny gra. Bez jaj! Jesus Christ. Ta, to mi się przyda na pewno. Portal. Co ja mam tym portalem cofnąć? Heretyckiego złodzieja zaklęć? Żeby im wytargał kolejne zaklęcie? Naprawdę. To jest bez sensu. Coś takiego. Coś takiego i tak może to zabić. Nie wiem, gniew Arkata i to zabija wszystko. Boże, bez sensu całkowicie. O, mam gniew Arkata, jak fajnie. Troszkę zrąbałem, ale dobra. Czy teraz tak zabiję tą Rakshasa? Pewnie tym heretyckim. O, albo GG, bo skok w czasie. Więc super. Może ten deck jest grywalny? Jesus. Czy ja to potrzebuję naprawdę czterech tych kuźwa dżinów, żeby to zagrać? Jest, jest, po prostu jest. Deleb. No to tak jak mówiłem, no jak nie Deleb, to Jezus Maria Ignatius, jak nie Ignatius, to Chryste jakiś Kalazar i tak w kółko Macieju na tym mistrzu 3. Chryste, to ludzie nie grają mi w deku. Dobra, czy ja chcę takie rozdanie? No może być, nie jest najgorsze, przynajmniej na początek. Jest nawet gniew Arkata, okej. Okay. Dobra, to tak, zapraszam tu. Pac. Co dalej? Takiego. Nie wiem, czy się nie podpieszyli. Zaczyna się już Chryste. Kosmiczne kombosy jakieś, matka boska. Dobra, panie, ty idź tutaj. Ty idź tutaj. Tutaj dziękuję. To... Let's go. Atakował, zabawne. Co tu usunąć? Mam portal. To kosztuje 3, to też 3. Co tu usunąć? No i następna tura. Wadę meczu, jak użyję tego gniewu Arkata. A, trzy karty na cmentarzu, w sumie tak, Słowika mógłbym zagrać teraz. Sobie zagramy Słowikę. Jeszcze poczekam.
coś takiego w razie W, gdyby chciał to jakoś się przebić. Dobrze, że poczekałem, bo tak by mi to zagrał teraz i nie miałbym w sumie jak tego usunąć. Tak przynajmniej mogę to usmażyć. Już dostanę 2 na meczu. Fajnie, 16 do 20. Boże, na tego krab, która ofiara. Ofiarna jama, chryste. To jest zbyt szybkie, no, naprawdę. Cztery karciochy. Wszystkie kurcze. Magia pierwotna. Tak. Tutaj. Tutaj. To się wywali, to się wywali. To się wywali. Strzelec tu. Piącha i lecimy. Gdzie jest jakaś noc słońca księżyca, bo mi się karty kończą. Zresztą nawet nie ma łutów szczęścia, żeby to wymienić specjalnie. Jedna karta na cmentarzu ekstra. No, to już zero. Co teraz? Tutaj. No szkoda, że ten. Że nie mam piątej. Że nie mam 10 butelki piątej, bo bym sobie Gina za darmo zagrał. Tak sobie nie zagram. Dobra, lecimy. To jest Boże strasznie upierdliwe, sługa Urdżabala, Chryste. Naprawdę tak boli też masakra. No i co teraz? Poświęci bulwa, fajnie. No naprawdę! Chryste, jeszcze ten krab tu znowu zrzucił. Jesus. Jeszcze za dwa to ziomalka. Nie, no bez jaj. Taki wysyp, kuźwa, to jest nie do zrobienia. Nie farkata najwyżej. Gdzie on jest? Nie zagrał jeszcze typek. No, super. Mogę tak, zagrać to, czy skok w czasie będzie mnie kosztował taniej trochę. Mogę jakoś to skokiem w czasie uspokoić wszystko. Chyba. Na pewno magia. Ten kosztuje 0. To 2, to jest 8. Jak to zrobić, żeby to było dobrze? Tego zioma przerzucimy tu. Tego zioma damy tu. Boże, jak zrąbałem, Chryste. 9, 6. No, dobra, niech będzie tak. Świetnie, ten dostanie bombę. A w sumie nie dostaje. Kończymy tą niesamowitą turę. Tutaj kolegę przewiniemy trochę. Dobierzemy sobie kartę, kolejny Genie, heja. No dobra, 15 do 20 nie jest najgorzej. Mam parę koksiurów na polu bitwy. A może znowu ten graf, Chryste. Mam skoki w czasie. Może tego komba nie uda się odpalić z tym Jinem. Tak jak mówię, mam ich tylko dwóch, więc to może być trochę za mało, ale sam ten deck oparty na tych ołtarzach przyciągania żywiołaków i na tych Jinach Władca Chmur, jak widać, jest całkiem spoko. Ale nie, no przydałby się ten Jin Władca Czasu. To by było niezłe, mam skok w czasie. Więc jakby teraz go dostał, to bym miał dwie tury dodatkowe. To by było niezłe. O, ale trzeba go dostać najpierw. Dobra, co ja chcę zrobić? Mam skok w czasie.
Ta dostanie 3, świetnie. Ja dostanę 1. Jak to zrobić? Skok mi kosztuje 5. Musiałbym tego przesunąć, tylko że wszystko podrożeje. Jak to zrobić? Ty idź tu. Ty idź tu. Ty idź tutaj. A ty idź obojętnie tutaj na przykład. Trochę ten słowik nie wyszedł mi za dobrze. Dobra, dobierzemy sobie kartę Magic Steel. Skok w czasie. Sprzedajmy temu bombę. Niestety 3 dostanie, no i lecimy z koksem. Gniew Arkata. Gniew Arkata. Nie chcę tego chyba. No, przynajmniej można jakieś bomby sprzedać typkowi. To jest tak, czy to atakować tym i przewinę mu parę kart, ale zginie mi strzelec, czy zaatakować Jinem i dostanie 4 damage'u. No, super partia. Przewiniemy typa. Bomba. Proszę kartę. Dobiorę sobie kartę. No i hej, no teraz jest całkiem niezła sytuacja, że tak powiem. Boże, co mi to 6? To i to. Koksiur plus jakiś słabiak. No i Fenix. Pytanie, czy go zajmę? No, ekstra. To jest raczej po zawodach już dla pani Dana. Kolejny dżin jeszcze, ładnie. Teraz tak, możemy zrobić sobie to. Czy ja dostanę Gina Władcę Czasu? No bez jaj. Naprawdę. To można pacnąć. Nie ma kolej żadnych kart na ręce. Teraz tak, to mógłbym cofnąć. Teraz, czy tutaj demonek zginie, czy stworzenie? Ilekroć stworzenie, Inferna. A, Inferno. Ginie, dobra, to tak. Mam portal, więc mogę sobie tego zioma wywalić portalem. A Boże, mogłem słowika wywalić portalem i go pożyczyć od niego, bym miał 2 słowiki, bo mam tutaj Magic Steel. Trochę zrąbałem. Chociaż nie, no mogę go zabić w sumie i go zagrać. Dobra, tutaj damage'u nie dostanę, pac, pac. Zagrajmy sobie to, zagramy sobie słowika, ja mam kart 3 na cmentarzu. Grubo, pewnie zaraz podda grę, coś czuję. Dajmy sobie słowika. To było do przewidzenia, że podda grę. 11 minut mi to zajęło. No dobra, wygrana. Nie udało się odpalić kombosa, trochę szkoda, bo to jest naprawdę efektowne. Fajnie to wygląda, no i przeciwnik jest, kurczę, no to, że tak powiem, lekko zmasakrowany takim kombosem. Ale i tak było nieźle. Te skoki w czasie plus te tanie dżiny naprawdę zrobiło mi grę z tą Deleb. No i to tyle. Myślę, że jeszcze sobie nagram jakiś odcineczek, bo to tak trochę szkoda, że to kombo nie zadziałało. Ale tak jak mówię, no, na pewno przydałoby się mieć co najmniej 3 tych dżinów. Nie wiem, czy 4 budynek dokładać tutaj. Nie ma potrzeby, chyba 3 zupełnie wystarczą. Coś jeszcze chciałbym tu zmienić? Chyba nie specjalnie. Ten deck jest całkiem fajny. Fajne było kombo z tym słowikiem. No, mogłem go... Zaraz, jak ja to mogłem zrobić? Mogłem go usunąć portalem chyba, tak? Nie, portalem usunąłem ten. To całkiem nieźle wyszło. Tak. Magic Steel przydatny, chociaż nie sądzę, żeby się opłacało grać więcej niż 2 sztuki tego Magic Steela tak naprawdę w tej talii. Portal jest też całkiem przydatny. I magia pierwotna, więc jest tańszy trochę. Jeżeli mamy jakieś budynki, jeżeli mamy jakieś stworzenia w tych... budynkach, w tych ołtarzach przyciągania żywiołaków. No tak jest całkiem spoko, problem w tym, że i tak Inferno jest na topie.
Udało mi się pocisnąć tą kurczę, tą delep, ale to naprawdę jest bardzo trudne do zrobienia tym deckiem, bo wszystkie te talie, na przykład szczególnie trudny jest kurczę Ignatius, który ma... Boże, co on gra w tych deckach, co nie grają ci ludzie w tych deckach na tym Ignatiusie, tego epika, który odrzuca karty z ręki, jak się ma ich więcej niż 6. I to się fajnie kombi z tym, z pasywką oczywiście Ignatiusa, właśnie tą ziomarkę proroka chaosu. No a grając tym deckiem to zazwyczaj, znaczy grając tym deckiem, tym timelockiem Nali, to zazwyczaj mamy sporo kart na ręce, no i ten prorok chaos jest strasznie upierdliwy, bo on nam wyrzuca wszystkie karty, jeszcze dostajemy damage, jeżeli Ignatius ma 5 flag przeznaczenia zrobione. To jest strasznie upierdliwa karta, poza tym jak schodzi z pola bitwy, to też musimy odrzucić kartę. Mega, mega po prostu irytująca karta tak naprawdę, jeżeli gramy tą Nalą. I tego Ignatiusa chyba ani razu nie pokonałem tym deckiem, to jest naprawdę trudne do zrobienia. No Delep się udało zrobić, tak jak mówię, szkoda, że nie zadziałało combo, nie pojawił się Jhin Władca Czasu, ale i tak było fajnie. Tanie Jhiny do zagrania zrobiły grę, plus tam były chyba 2 skoki w czasie i po zawodach. Na koniec jeszcze diablołem mu Feniksa i koleś poddał grę, hehehe. Dobra, ja będę kończył, dzięki wielkie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a tą Nalą chyba jeszcze nagram jakiś jeden odcinek, chociaż piekielnie, że tak powiem, no może nie piekielnie, ale trudno się tym deckiem gra w obecnej mecie, naprawdę trudno jest tym deckiem poszaleć, że tak powiem. No nie wiem, może jakbym miał tych trzech kurna dziadków skaczących w czasie, ale czy to coś by zmieniło tak naprawdę? Niewiele, pewnie. No mówię, to inferno na topie, co zrobić. Dobra, na razie, hej, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, bye bye.